Z tej strony kataguzy YouTube dla początkujących. Dzisiaj opowiem Ci, jak korzystać z OBS-a, jak streamować OBS-em na YouTube. Najpierw stworzymy sobie wydarzenie live na naszym YouTubie. Klikamy na rozpocznij transmisję na żywo. Po kliknięciu w prawym górnym rogu, jak jesteśmy na YouTubie. No, i mamy takie okienko studia reżyserskiego. Mamy transmisję. Wyświetla się nam okno. Nowa transmisja. No, i tutaj wpisujemy sobie tytuł. Ja dam na nie publiczne. Możemy dodać miniaturę, no i dajemy utwórz. Na tym ekranie, który widzimy, mamy właśnie tytuł. Mamy to okno, w którym będziemy widzieć, jak po prostu robimy tego live'a. No i poniżej jest klucz strumienia, który tutaj jest naszym takim no ważną rzeczą, którą potrzebujemy. No i tutaj w tym miejscu, które Wam pokazuję, kopiujemy sobie ten klucz strumienia. Będzie on nam potrzebny po to, aby przerzucić sobie go do OBS-a, aby OBS mógł się jako narzędzie do streamowania połączyć z naszym studiem twórców, z naszym Pokojem reżyserskim na YouTube. No i teraz sobie przejdziemy płynnie do naszego OBS-a. Ja tutaj mam akurat już dodane okno, w którym widzicie mnie. I teraz, żebyście zrozumieli, jak to wszystko wygląda. Ogólnie, ja po prawej stronie, w dolnym rogu, jak widzicie, mam włączony tryb studia, czyli widzę po lewej obraz, który sobie. Edytuję, co ja tam chcę widzieć, a po prawej, jak faktycznie w programie to będzie widać, czyli jak będziecie streamować, jaki będzie widok. No i od lewej, na dole, macie scenę. Mamy jedną scenę. No i później mamy źródło obrazu. No i jeżeli chodzi o obraz z kamerki, no to to jest urządzenie do przechwytywania obrazu czy wideo. Jak widzicie, jak macie po prostu no taki, taki obraz wideo z kamerki włączony, no to możecie sobie tą ikonkę po tym okienku bez problemu przesuwać, powiększać, zmniejszać. Dodatkowo możecie dodać przechwytywanie okna. I wtedy ustawiacie sobie, jakie to ma być okno. Jak Wam to okienko właśnie z ustawieniami, no to tam wybieracie, że na przykład macie włączony chrom i tego chroma chcecie pokazać i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj w ten sposób można się bawić. Dodatkowo w tym lewym dolnym rogu, gdzie macie to źródło obrazu, no to możecie sobie ustawić, co będzie tak jakby na wierzchu, żeby obraz tej kamerki był tak widoczny, jak tutaj widać mnie, no, to musi być u samej góry ustawione do przechwytywania obrazu z urządzenia. A niższa linijka to musi być przechwytywanie obrazu z okna. I wtedy będzie, będzie po prostu mnie widać, bo w innym wypadku ja byłabym tak, jakby pod, pod tym okienkiem chroma nie byłoby mnie widać. Dodatkowo, w tym trybie studia, na samym środku ekranu, jak widzicie, jest coś takiego jak efekt przejścia. Więc po lewej stronie widzicie jakby ten obraz, tak jak Wam mówiłam, który sobie ustawiacie, natomiast po prawej stronie jest obraz, który będzie widzieć publiczność. Więc jak ustawicie sobie po lewej coś, to dopiero wtedy dajecie efekt przejścia i wtedy się to pojawia ładnie nam w prawym oknie, oknie programu. I jeszcze jedna taka informacja, która może Wam się przydać, tam w lewym dolnym rogu, gdzie mamy źródło obrazu, są takie oczy. Koła każdej linijki jest oko. No i jak sobie klikniecie na to oko to one się przekreśla i jeżeli one się przekreśli, to w tym momencie dany obraz jest tak jakby no, zablokowany i, i go nie ma. Go wyłączamy i jak klikniecie sobie znowu na ten efekt przejścia, żeby po prostu to było widać faktycznie na, na streamie, no to dane okno, które te, te oko miało tak jakby zamknięte, no to w danym, danej rzeczy nie będzie po prostu na streamie widać. I teraz przejdźmy sobie do clue programu, czyli do streamowania. Wchodzimy w ustawienia w prawym dolnym rogu i wyskakuje nam okno po prostu z wszystkimi ustawieniami. Klikamy po lewej na stream. I tutaj zaznaczamy sobie ten klucz strumienia i wklejamy tam ten klucz strumienia, który pamiętacie kopiowaliśmy z YouTube'a na samym początku. Następnie dajemy w prawym dolnym rogu: zastosuj koniecznie, żeby się to nam zapisało. I OK. Jeżeli masz ochotę sobie nagrać danego live'a, to możesz sobie kliknąć rozpocznij nagrywanie. Eee, a my chcemy streamować, więc klikamy rozpocznij stream. No i tutaj nam się mm, zaświecą zielone lampki w prawym dolnym roku, e, że coś się zaczyna mm, dziać. I ogólnie OBS już, już streamuje to, co sobie ustawiliśmy na podglądzie i na tym, na tym programie, co będzie faktycznie widać. No i że mamy podłączenie na OBS-ie do naszego ekranu YouTube'a, do Chroma, no to widzimy, że faktycznie zaczęliśmy streamować. Teraz przejdziemy sobie do okna faktycznie na YouTube'ie. Widzicie, że mamy doskonałe połączenie. Wszystko widać tak, jak sobie na OBS-ie ustawiliśmy, ale jeszcze musimy kliknąć na rozpocznij transmisję na żywo w prawym górnym rogu, aby ta transmisja faktycznie była live. Jak widzicie, jest jeszcze mm, na lewo od tej niebieskiej ikonki. Rozpocznij transmisję. Na lewo jest jeszcze strzałka, taka w prawo. Jak na nią klikniecie, to jest taki przycisk udostępniania, i tutaj sobie możemy skopiować e, link do. Link po prostu do udostępnienia tego live'a. Ja sobie go skopiuję. Można go skopiować po to, żeby udostępnić go na przykład na innych platformach, ale ja sobie go skopiuję po to, żeby zobaczyć w formie na chromie w Incognito, zobaczyć sobie jak ten stream wygląda, czy faktycznie nam się streamuje. No i tak właśnie wygląda okno w którym mamy tego live'a na YouTubie. Ja tu sobie nawet pomachałam, żeby było, że faktycznie to jest na żywo. Chciałam sprawdzić, tak? No i w ten sposób przesłaliśmy z OBS-a obraz na YouTube. No i standardowo na YouTubie, bez problemów w studiu reżyserskim możemy sobie odpowiadać na komentarze różnego rodzaju, tak? Możemy uczestniczyć w tym live'ie, także na tym Topczacie po prawej stronie, więc jest tutaj to, że streamujemy z obs wcale w niczym nam nie przeszkadza. Należy pamiętać również o tym, że po zakończonym live'ie mamy możliwość zapisania na YouTubie tego naszego live'a. on się tak jakby sami nam zaproponują zapisanie go, ale możemy też na OBS-ie w prawym dolnym rogu sobie włączyć nagrywanie. No i wtedy jak sobie to nagramy, to mamy taką wersję, którą sobie możemy dowoli obrabiać. No i teraz chciałam Wam pokazać, co się wydarzy, jak zatrzymamy streamowanie na OBS-ie E, a więc tak, jeżeli klikniemy w zatrzymaj streamowanie w prawym dolnym rogu OBS-a, to w tym momencie e, no tutaj w studiu reżyserskim za chwilę nam e, po prostu no świeci kółeczko yy, i po prostu z, jest brak danych, czyli zerwane połączenie z serwerem z OBS-em. E, no i później możemy wznowić, znowu nam się ta zielona lampka tam w OBS-ie yy, zapala i znowu nawiązujemy doskonałe połączenie, więc jeżeli faktycznie rozłączycie się na OBS-ie, e, no to m, można to bez problemu później e, przywrócić. Więc, e, więc możecie tak naprawdę streamowanie przerwać, gdyby nie, m, nagle m, napadło w Was stado dzieciaków w domu, to możecie szybko e, zakończyć. No i oprócz e, zakończenia właśnie streamowania na OBS-ie, aby zakończyć tego live'a, na YouTubie, to w studiu reżyserskim klikamy nam wielki czerwony przycisk w prawym górnym rogu, gdzie pisze zakończ transmisję i wtedy już faktycznie kończymy live'a całkowicie. Czyli powtarzam, jeżeli damy zakończ streamowanie na OBS-ie, no to nam tak jakby zawiesi połączenie. Ale live dalej idzie, tylko po prostu no nie idzie, tak? Nie ma, nie ma połączenia z OBS-em, nie widać nas. Nie widać naszego ekranu. Ale jeżeli klikniemy zakończ transmisję na YouTube w studiu reżyserskim, no to zakończymy transmisję. No i tutaj każą nam się upewnić, czy chcemy zakończyć. Klikamy zakończ. No i tutaj nam wyskakuje okno z informacją, że zakończyliśmy e, daną transmisję. No i czy chcemy ją e, edytować w studiu, czy chcemy odrzucić. Jeżeli odrzucimy, to ona e, nam się po prostu nie zapisze, a jeżeli damy... E, edytuj w studiu, no to możemy sobie ją ewentualnie edytować no i ona wtedy będzie u nas na kanale jako film no i tutaj trzeba pamiętać, że no może to chwilę potrwać, zanim ona tak jakby się e, zaczyta na naszym kanale, że to nie jest tak, jakby od razu kończymy transmisję i od razu ten film jest na naszym kanale, tylko on tak jak przesyłamy film, też to trwa przesył tak tutaj zapisanie tego live'a też chwilę będzie trwało jak klikniemy w edytuj e, studiu, no to nas przeniesie do edytora. My z tego nie skorzystamy. Ja zazwyczaj wchodzę w szczegóły. Tutaj mogę coś poprawić, dopisać opis e, tego typu rzeczy. Następnie przejdziemy z powrotem do OBS. a Tam dalej streamujemy pomimo zakończonego live'a, więc można ten stream w prawym dolnym rogu wyłączyć. E, w źródle obrazów wyłączę teraz e, pokazywanie ekranu. Kliknę sobie na te oko, one się przekreśli i mój ekran się e, tak jakby wyczerni, daje efekt przejścia, żeby faktycznie tak to było widoczne. Mm, powiększę okno, tutaj mogę Wam pomachać prawie na pożegnanie, ale zostańcie ze mną jeszcze chwileczkę. Dziękuję Wam za zobaczenie tego wideo. To, że widzisz to wideo mm, oznacza, że jesteś na mojej liście. Bardzo Ci dziękuję za to. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła udostępnić Ci kolejne treści, które przydają Ci się w budowaniu Twojego biznesu, Twojej pasji, no i przede wszystkim Twoje, Twojego kanału na YouTube. Mam nadzieję, że już subskrybujesz mój kanał, e, ale zachęcam Cię także do polubienia mojego fanpage'a YouTube dla początkujących na Facebooku. Dziękuję Ci, to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, cześć.